Psalm 30, werset 3 mówi: Panie Boże, wołałem do Ciebie i uzdrowiłeś mnie. Witaj w Instytucie Boskiego Uzdrowienia w kolejnym odcinku programu poświęconego uzdrowieniu, które przychodzi od Boga i pochodzi od Boga. I zanim przejdę do meritum sprawy tego, co wierzę, że Bóg chce nam przekazał, takich parę myśli krążyło gdzieś mi po głowie, po sercu i chciałem zachęcić Cię, że bez względu na to, jakie postępy będą się działy w eliminacji wirusa, żebyś swoją wiarę opierał na żywym Bogu. Pomimo wszystko na mocy uzdrowienia, Jego ochrony, na Duchu Bożym w Tobie, nie na szczepionce, nie na lekarstwie. Nie ma nic złego w szczepionkach, lekarstwach i innych rzeczach, o tym nie mówię, ale mówię o tym, że czym bliżej do przyjścia Pana, coraz częściej będziesz widział, że rzeczy będą zawodzić. Inaczej mówiąc, będzie wyglądało, że diabeł będzie zawsze o krok przed medycyną, zawsze o krok przed lekarstwem. Zawsze Jezus o tym powiedział, że w tych dniach tak będzie, że ludzkie zabiegi i sposoby nie zdają egzaminu. Faktycznie, pomyśl o tym słowie. Zaufaj Panu z całego serca i nie polegaj na własnym rozumie albo ludzkim rozumem. Są rzeczy, które Bóg czyni i są rzeczy, które człowiek czyni na ziemi. I on mówi, ufaj Bogu, ufaj całym sercem, stamtąd płynie wiara, uzdrowienie, moc, dar Ducha Świętego. Ufaj sercu, ufaj Bogu, nie polegaj na rozumie. Rozum, umysł, rozum to jest, możemy powiedzieć, to jest wszystko to, co człowiek robi, by żyć, by przeżyć. To są lekarstwa, to są szczepionki, to są lekarze, to jest dezynfekcja, to jest dystans społeczny. I nie są to złe rzeczy, słuchaj, same w sobie przecież nie są grzeszne, jednak one w tych dniach zawiodą. Faktycznie, czym bliżej jego powtórnego przyjścia, tym chaos będzie większy na świecie. Jeśli myślisz, że pandemia to coś, co się zaczęło i potem wróci wszystko do normy, już nigdy nie będzie normalnie. Będzie inaczej, jednak pewno nienormalnie. Myślę, że to jest wstęp do czegoś większego na tym świecie. Jednak czym bliżej przyjścia Pana, tym chaos i niepewność dla tych, którzy opierają się na rozumie, na człowieku, będzie coraz większy. Inaczej mówiąc, informacje, które będziesz słyszał z różnych źródeł i mediów, i mass mediów, i twojego Facebooka, i Twittera, i wszystkich innych, będą wykluczały siebie i zaprzeczały. Ludzie będą mieli taki chaos, że nie będą wiedzieli, komu wierzyć. Nie będą wiedzieli, w co wierzyć. Hej, nawet dzisiaj, kiedy pojedziesz do Szwecji i wejdziesz do większych miast, możesz zapłacić karę, uważaj, i być strofowany przez policję za to, że masz maseczkę. Jest tak w Szwecji. A kiedy wrócisz do Polski, otrzymasz karę za to, że nie masz maseczki. Ja mam pytanie, czy lekarze szwedzcy są lepsi od polskich? Czy kończyli lepsze studia, czy gorsze? Lepsze uczelnie, czy Szwecja jest bardziej zaawansowana rozwoju, czy Polska? No, a tamci lekarze doszli do wniosku, że maseczka szkodzi i ludzie powinni ich nie nosić w dużych miastach. Nasi każą za to, służby porządkowe, że ją nosi. Kto ma prawdę? Kto się nie myli? Tego typu sytuacje będziesz widział na każdym roku. Ci będą mówili, że szczepionka działa, ci mówią, że nie będą, nie działa. Ci będą mówili, że to działa, ci będą mówili, że to działa. Jeśli w tych dniach człowiek, a mówi o wierzących, będzie ufał rozumowi ludzkiemu, zawiedzie się. Tego on mówi, ufaj Panu całym sercem i nie polegaj na własnym rozumie. W tych dniach jedyną prawdziwą ostoją będzie wiara w żywego Boga. Będą wierzący ludzie. Ja nie mówię wierzący ludzie w sensie chodzący do kościoła, bo takich jest wielu i niewierzących, ale ludzie, którzy mają żywą wiarę, będą szczególną rasą. Przez innych podziwianą, przez innych zwalczaną w dniach ostatecznych, przez jeszcze innych niezrozumianą i dyskryminowaną. Jednak powiem Ci, to będą jedyni, których większy będzie ten, niż ten, który jest na świecie. I to będą jedyni, których wiara zwycięży to, co jest na świecie, aż do momentu, kiedy Pan ich zabierze. Bo życie tutaj będzie zbyt już niebezpieczne dla nas, dla Bożych synów i Bożych córek. Dlatego we wszystkim, co się dzieje wokół Ciebie i będzie się działo jeszcze przez, podejrzewam, długie miesiące, może i lata, ufaj Panu całym sercem i nie polegaj na rozumie. Cokolwiek czynisz, czy będziesz musiał się zaszczepić, czy nie będziesz musiał się zaszczepić. Jeśli dojdzie do tego, cokolwiek czynisz, ufaj Panu, że nawet coś trującego by weszło w Twój organizm, nie zaszkodzi Ci. Jeśli tylko będziesz ufał, polegał na umyśle i na rozumie, na ludzkich sposobach, zawiedziesz się ponownie i ponownie i ponownie zawiedziesz się. Pomyśl o tym fragmencie słowa, o tej historii.
To jeszcze nie jest mój temat na dziś, ale posłuchaj, druga Kronik 16, werset 12 do 13. Asa, to jest król judzki, zachorował na nogi, a jego choroba coraz bardziej się wzmagała, lecz nawet w swojej chorobie nie zwracał się do Pana, lecz do lekarzy. I spoczął Asa ze swoimi ojcami, umierając w 41 roku swojego panowania. Mam pytanie, czy Bóg ukarał Asę za to, że poszedł do lekarza? Nie o tym mówi ten fragment, nie ma nic złego w lekarzach. Oni też walczą z tym, co Bóg walczy. Oni walczą w ludzki sposób, Bóg zawsze w Boży sposób. Asa umarł, ponieważ lekarze zawiedli. Gdyby on w tym cierpieniu najpierw do Boga się zwrócił, by żył. Dlatego, że poszedł najpierw do lekarzy i polegał na rozumie, a nie na sercu. Synonim polegania na Bogu, bo stamtąd płynie wiara, on umarł. Widzisz, gdy mamy duchowe problemy, myślę, jako wierzący, no kierujemy się do Boga, bo tylko jakoś wierzymy w to, że on nam pomoże. Jednak kiedy mamy fizyczne problemy, materialne problemy, czy problemy ze zdrowiem, kierujemy się do lekarza, do apteki, do szpitala. Mam pytanie, co się z nami porobiło wierzącymi? Ja nie głoszę przeciwko szpitalom, nie głoszę przeciwko aptekom, choć pierwsi zielonoświątkowcy uważali za grzech iść do lekarza i wziąć tabletki. Ci ostatni wygląda na to, że uważają, że to jest wybawienie jedyne. Ja nie głoszę i nie zajmuję się medycyną, ani lekarstwami, czy szczepionkami, ponieważ Bóg nie powołał mi do tego, niech lekarze się tym zajmują. Ja zajmuję się Bożą medycyną, wiarą w Boga, boskim uzdrowieniem, która nie ma nic wspólnego z ludzkim. I ono jest lepsze. Chociaż i Bóg użyje jednego i drugiego, gdyby nie lekarze i lekarstwa wielu synów i córek, przecież Bożych by odeszło dawno do Pana. Jednak co się porobiło z nami, że w sprawach duchowych biegniemy najpierw do Boga, a w sprawach fizycznych, zdrowiu, gdzieś najpierw biegniemy do człowieka. No pomyśl, Jakub pisząc do kościoła, gdzieś to jest Jakuba 5, werset 13 do 15, mówi, cierpi kto między wami, on nie pisze do świata, między wami, w kościele, choruje kto między wami i co mówi? Niech zawoła lekarza, niech weźmie tabletki, niech pójdzie do szpitala, czy to mówi? Niech odwiedzi aptekę. Nie ma nic złego w aptece, nie ma nic złego w lekarstwach. Ponownie, ja nie głoszę przeciwko temu, jednak chcę, abyś coś zobaczył. Jakub mógł powiedzieć, niech zawoła Łukasza, apostoła, on jest lekarzem, niech przyjdzie i mu pomoże. Tego też nie powiedział. On powiedział, cierpi kto między wami, najpierw, on mówi, niech modli się. Chory, kto między wami, niech przywoła starszych zboru, niech przyjdą, niech modlą się nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim, a modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie, a jeśli dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Módlcie się jedni o drugich, czy wyznawajcie grzechy jedni drugim, przebaczajcie sobie nawzajem, módlcie się jedni o drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna, żarliwa modlitwa sprawiedliwego. Więc wierzę, że Bóg jest Bogiem całego człowieka. Dokładnie jak Biblia mówi, niech Bóg poświęci was całkowicie, a cały wasz duch, dusza i ciało. Nie tylko duch. Nie tylko kiedy mamy duchowe problemy, on mówi, idźcie najpierw do mnie. Nie tylko kiedy mamy problemy z duszą, myślami, emocjami, idźcie do mnie, ja jestem Bogiem pokoju. Ale również ja jestem Pan, wasz lekarz, również cały duch, dusza i ciało niech będzie zachowane, bez nagany, uzdrowione i silne przeze mnie na dzień mojego przyjścia. On mówi, wierny jest Pan, który was powołał, on też tego dokona. Więc w każdych problemach ducha, duszy czy ciała Bóg mówi, przyjdź do mnie. To jest droga dla wierzących. Świat ma, hej, Izraelu nie było przez 400 lat ani jednego lekarza, bo go nie potrzebowali, kiedy chodzili z Bogiem, on był ich lekarzem. Świat ma lekarstwa i lekarzy, on ma rozum i umysł i tylko to ma, więc możemy współczuć światu. Jednak wierzący, pomyśl, mają nawet coś lepszego. Mają Boga, mają lekarza, mają większego tego, który jest w nich, niż ten, który jest w nieświecie. Dzięki Bogu za każdego lekarza i pielęgniarkę, która walczy z chorobą i cierpieniem i chce przedłużyć życie człowieka. Jednak na Boga chrześcijaństwo różni się tym od świata, że mamy Boga, który jest ponad tym. Mamy lekarstwo, które jest ponad lekarstwem. Mamy lekarza, lekarzy i on mówi, przyjdźcie najpierw do mnie, służ Panu Bogu waszemu, a ja będę błogosławił chleb i wodę, którą spożywasz i oddalę choroby spośród ciebie. Do tego cię zachęcam, abyś bez względu na to, co się dzieje, swoją wiarę opierał nie na tym, co
będzie wymyślone i będzie dostępne ze strony ludzkiej, ale na Bogu, ponieważ wszystko inne Ciebie zawiedzie. Wszystko inne Ciebie zawiedzie w tych dniach, w których żyjemy. Ufaj Panu całym sercem, nie polegaj na swoim rozumie. Ja słyszę słowa w moim wnętrzu takie, człowiek silnego ducha. Jest fragment słowa, który gdzieś mi krążył w sercu przez kilka dni, myśląc o tym naszym spotkaniu. I on jest w przypowieściach Salomona 18:14. Posłuchaj, pozwolę sobie go przeczytać, przytoczyć z kilku przykładów Bożego Słowa. Człowiek dzielnego ducha wytrzyma chorobę, lecz ducha strapionego kto podniesie? Posłuchaj Biblię tysiąclecia. Duch ludzki zniesie chorobę, lecz złamanego ducha kto podniesie? Biblia tysiąclecia, ale przykład 99 rok. Duch ludzki przetrzyma chorobę, lecz kto poddźwignie złamanego ducha? Biblia Gdańska. Duch męża znosi niemoce swoje, ale ducha utrapionego kto zniesie? Któż zniesie? Poznańska Biblia. Duch człowieka podtrzymuje go w chorobie, ale któż zdoła podtrzymać upadłego na duchu? I Biblia Warszawsko-Praska. Duchem człowiek zwalczy nawet chorobę, lecz kto męża podniesie złamanego na duchu? Pomyśl, nawet ten fragment Pisma nie mówi, że Bóg zniesie, zwalczy chorobę w ciele człowieka, ale on mówi, że to duch dzielny, duch silny człowieka zwalczy, zniesie chorobę, przetrzyma chorobę. No jest to wymowny fragment. Myślę, że lekarze coś wiedzą o tym, chociaż inaczej to nazywają. Oni nazywają to wolą życia. Mogą mieć dwóch pacjentów w szpitalu, obydwoje umierać mogą na, powiedzmy, raka w czwartym stadium, na dokładnie ten sam rak i oni mówią, a ten, który ma wolę życia, dajemy mu 50% szans więcej na przeżycie niż temu, który nie ma. Oni nazywają to wolą życia. Bóg nazywa to duchem człowieka. Duchem silnym człowieka, który człowiek jest w stanie znieść i zwalczyć nawet chorobę. Najwyraźniej, kiedy Bóg uzdrawia ciało człowieka, bądź duszę, nieraz i dusza i umysł potrzebuje być wyleczony, czyni to przez ducha człowieka. Ja rozumiem, przez Ducha Bożego, jednak wciąż czyni to w duchowy sposób i uzdrowienie, które przychodzi do niego, jest duchowe w swojej naturze. Pomyśl o tym, że uzdrowienie fizyczne, nawet jeśli manifestuje się w ciele, czy emocjonalne, czy mentalne, Bóg uzdrawia duszę bądź umysł, płynące od Boga w swojej naturze jest duchowe, bo Bóg jest duchem. Co więcej, człowiek jest duchem. Więc kiedy Bóg uzdrawia człowieka, on uzdrawia go przez ducha człowieka. Dokładnie jak Biblia mówi, że człowiek dzielnego ducha wytrzyma chorobę, zniesie chorobę, przetrzyma chorobę. On mówi, duch ludzki to uczyni. Duch ludzki zniesie w nim niemoc swoją, jego niemoc. Podtrzyma go, a wręcz zwalczy nawet chorobę, ponieważ Bóg jest duchem i czyni to przez ducha człowieka. Więc wiesz, że to jest warte zastanowienia, ponieważ myślę, że wiele razy my bardzo żyjący w tym ciele i na co dzień kierujący się naszymi zmysłami fizycznymi, dotyku, smaku, węchu, powonienia, my bardzo często oczekujemy, że przyjmiemy od Boga przez nasze uczucia i poczuję, ręce nam będą włożone i poczuję Jego moc, która przeniknie mnie. Nieraz poczujesz, nieraz nie. Jednak Biblia nic nie mówi. Wierzący będą kładli ręce na chorych, a chorzy poczują moc i będą uzdrowieni. To nie ma nic o czuciach, ani uczuciach. Okay? Po prostu będą uzdrowieni, wyzdrowieją. I my myślimy, że przyjmujemy to często ciałem fizycznie. Jednak Biblia pokazuje, że Bóg to czyni przez ducha człowieka, oczywiście Duch Boży przychodzi z mocą, jednak wciąż człowiek duchem, sercem przyjmuje od Niego w sposób niewidzialny. Podobnie jak przebaczenie grzechów, tak samo i uzdrowienie od choroby i cierpienia, on przyjmuje to sercem i duchem, bo tam się wierzy w sposób niewidzialny i dopiero później, dlatego że wierzy, że otrzymuje od Niego, staje się to widzialne i namacalne przez pięć fizycznych zmysłów. Czuje w swoim ciele, że jest zdrowy, czuje, że w swojej duszy jest zdrowy, jednak przyjmuje sercem, przyjmuje duchem. Myślę dokładnie, to jest to, co Jezus powiedział. Pamiętasz, w Marka 11 rozdziale powiedział werset 23, faktycznie od 22, 24 zacytuję. Mówi do nich, miejcie wiarę w Boga. Dosłownie miejcie Boży rodzaj wiary.
Miejcie wiarę Boga. I powiedział, zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, ktokolwiek by rzekł tej górze, problemowi, chorobie, przeciwności, okej? Wznieś się i rzuć się w morze, czyli bądź usunięty. I uważaj, a nie wątpiłby w swoim sercu, duchu, wnętrzu, lecz wierzył w swoim sercu, że staje się to, co mówi. Staje się mu to, co powie. Jezus mówi, to sercem, duchem człowiek przyjmuje i usuwa jego duch. Usuwa z drogi to, co przeszkadza. Czy to jest choroba, czy cierpienie. Dzieje się to najpierw przez ducha. I potem mówi, dlatego powiadam wam, wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wieście, że otrzymujecie. Gdzie? No w sercu. I dopiero wtedy stanie się wam. Uzdrowienie, choć fizyczne dla ciała, przyjmuje się przez ducha, bo silny duch człowieka znosi chorobę. Czy widzisz, o czym mówi Boże Słowo? Halleluja. Jest to wielkie i wspaniałe, ponieważ eliminuje to uczucia i doznania. Nawet jeśli nie czujesz Bożego namaszczenia, nawet jeśli nie czujesz Jego obecności, jeśli wiesz, jak Bóg działa w twoim życiu, widzisz, Jego działanie jest bardzo mechaniczne. Nie musisz mieć uczuć, chociaż nieraz przyjdą, faktycznie później czujesz, że wyzdrowiałeś, ale przyjmujesz sercem i wiarą. Biblia nie mówi, że chodzimy w oglądaniu czy odczuwaniu, ale w wierze żyjemy. Wierzę, że Bóg słyszy i że przyjmujemy to naszego wnętrza i serca. Stąd słowa, duchem człowiek zwalczy chorobę, a nie uczuciami czy umysłem, siłą umysłu. Polegaj na Panu całym swoim sercem. Ufaj Panu całym sercem, nie polegaj na swoim rozumie. Rozum synonim uczuć, tego co widzisz, czujesz, przez pięć fizycznych zmysłów doświadczasz. Tak? Więc moje pytanie brzmi, jak mogę w takim razie czynić mojego ducha silnym, skoro to duch zwalczy chorobę i niemoc? Lekarze mówią, siła woli zwalczy chorobę. I oni przypisuje 50% sukcesu. Nawet nie lekarstwom 100% sukcesu, ale sile woli człowieka. Tak nazywają ducha człowieka. Psycholodzy z kolei nazywają podświadomością ducha człowieka. To jest podświadomość, mówią, czyli niżej niż świadomość. Bóg mówi, to jest duch człowieka. To jest wieczna istota człowieka. A kiedy jest nowonarodzony, jest zamieszkały przez Ducha Bożego, ma Bożą naturę. Czy widzisz, dlaczego duchem człowiek może zwalczyć chorobę? Swoim duchem, ponieważ w nim mieszka większy niż ten, który jest na świecie. No, skoro nasz duch jest silny duch, nasz duch jest w stanie zwalczyć chorobę nawet, to co czyni naszego ducha silnym? Wiesz, że są dwie rzeczy, które czynią naszego ducha silnym. Po pierwsze, jest to regularne karmienie go, ducha człowieka, Bożym Słowem, czyli pokarmem duchowym. Faktycznie to słowo karmić się występuje w Biblii w odniesieniu do tego wewnętrznego człowieka, do tego ducha człowieka, który silny zwalczy nawet chorobę fizyczną w ciele jego, w ciele człowieka. 1 Tymoteusza 4,6. Gdy tego będziesz braci nauczał, będziesz dobrym sługą Jezusa Chrystusa, wykarmionym, dosłownie zawsze karmiącym samego siebie, na słowach wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś. Nie karmiącym się czymkolwiek, śmieciowym jedzeniem, ale słowami wiary, które budują wiarę. Biblia mówi, wiara przychodzi ze słuchania. Blisko ciebie jest słowo w ustach twoich i w sercu twoim, to słowo wiary, które głosimy. Tak? Wykarmionym na słowach wiary i dobrej nauki. Hebrajczyków, Paweł pisze do nowonarodzonych Żydów w 5 rozdziale, werset 13 i 14. Każdy bowiem, który znowu karmi się mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone, swój umysł przemieniony do rozróżniania dobrego i złego. Więc jakim pokarmem potrzebujesz karmić swojego ducha, aby był silny i aby zwalczył chorobę w twoim ciele? No, czy to będą informacje, czy masz przestrzegać sabat, czy nie? Czy to będą informacje, kto jest antychrystem dzisiaj, bądź czy szczepienie to znaczy przyjęcie znamienia bestii? Te rzeczy nie nakarmią twojego ducha, nie uczynią go silnym, a z kolei on nie będzie w stanie uzdrowić twojego ciała. Nie, jeśli chcesz nakarmić ducha, by miał siłę, by zwalczył chorobę w twoim ciele, hej, on potrzebuje pokarmu właśnie w tej dziedzinie. Więc sugeruję tobie,
Żebyś wziął takie fragmenty słowa jak Izajasza 53, werset 4 i 5. To na tą dziedzinę jest to pokarm ducha. Lecz on nie moce nasze. Jezus wziął na siebie i choroby nasze, czyli moje. Uczyń to osobistym. Wziął, poniósł na krzyż, tak? A my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity, umęczony. Lecz on, to jest Jezus, zraniony jest za występki moje. Starty za winy moje. Ukarany został dla mojego zbawienia i jego ranami jestem uleczony. Aby wziął taki fragment jak pokarm ducha na tą dziedzinę, Mateusza 8, werset 16-17, czytasz, że gdy nastał wieczór, przyjedli do Jezusa wielu opętanych, chorych, on wypędzał duchy słowem i uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli, aby się spełniło, co przepowiedziano przez proroka Izajasza, on niemoce nasze, czyli moje i twoje, wziął na siebie i choroby nasze poniósł. By wziął fragment jak 1 Piotra 2,24, o sam grzechy moje poniósł na swoim ciele na krzyż, abym ja obmarszy grzechom, dla sprawiedliwości żył, jego sińce uleczyły mnie. Czy choćby Psalm 103. Dawid mówi, błogosław duszo moja Panu. I wszystko, co we mnie, imieniu Jego Świętemu, błogosław duszo moja Panu, nie zapominaj dobrodziejstwa. On przebacza wszystkie moje winy, leczy wszystkie moje choroby, ratuje od zguby życie moje, wieńczy mnie łaską i litością, nasyca dobrem życie moje, tak iż odnawia się jak u orła młodość moja. To jest pokarm ducha. On uleczy twoje ciało. Twój silny duch, dzielny duch zniesie chorobę. Halleluja. No, pokarm ten przyjmujesz dokładnie jak pokarmy fizyczne. W tym przypadku doustnie, douśnie i doocznie. Synu mój, zwróć uwagę na moje słowa. Nakłoń ucha. Ucha, słyszysz, mówisz je do moich mów. Nie spuszczaj z oczu, doocznie czytasz je i zachowujesz w głębi serca. Tak ono tam wpada i wtedy staje się życiem dla tych, którzy je znajdują. I lekarstwem, widzisz, serca. Zachowujesz w głębi serca i staje się lekarstwem dla twojego ciała, bo z serca duchowego człowieka, człowiek silny duchem zniesie i zwalczy chorobę. Halleluja. No po drugie, abyś czynić swojego ducha silnym, tak, aby mógł zwalczyć chorobę twojego ciała. Po drugie, regularnie módl się innymi językami. Wiem, że to nie jest popularne dzisiaj w kościołach. Jednak, hej, ja modlę się językami 35 lat bodajże. Nie pamiętam dnia, kiedybym nie modlił się innymi językami. I wiem, że czyni i modlitwa innymi językami, zwana przez Pawła modlitwą duchem, twoim duchem, twój duch modli się do Boga, jest modlitwą budującą twojego ducha, wzmacniającą, posilającą. Paweł powiedział w 1 Koryntian 14, werset 18, mówi, dziękuję Bogu, że w swoich osobistych modlitwach, słowo życia mówi, osobistych modlitwach mówię językami więcej niż wy wszyscy. Można powiedzieć, buduję się duchowo więcej niż wy wszyscy, ponieważ w tym samym rozdziale 1 Koryntian 14, 4 powiedział, kto mówi językami, siebie buduje. Przykład taki współczesny mówi, kto mówi językami, przyczynia się do swojego osobistego wzrostu. Juda, apostoł, przyrodni brat Pana Jezusa powiedział, ale wy umiłowani, Juda 20, a miłowani, wy umiłowani, budujcie siebie samych, budujcie siebie samych. Siebie, kto mówi językami, jego duch modli się. Budujcie swojego wnętrza, swojego ducha, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą, modląc się w Duchu Świętym. Paweł nazwał modlitwę w Duchu Świętym, modlitwą innymi językami. W 1 Koryntian 14 to słowo budujcie się dosłownie znaczy nadbudowywać się nad coś, budować się wyżej i wyżej i wyżej. No nad co? No nad co? Nad słabość ciała? Budować się ponad nad słabość duszy? Okej, twojego umysłu. Człowiek buduje się, wybudowuje swojego ducha i silny duch zwalcza chorobę jego duszy, zwalcza chorobę jego umysłu, zwalcza chorobę jego ciała. Tak Bóg zaprojektował, aby od Boga duchów duchowy człowiek przyjmował życie i zdrowie do swojego serca, czujniej niż wszystkiego innego, strzeż swojego serca, bo z Niego, nie z lekarstwa, które przyjmuje z zewnątrz, ale jest doskonalszy sposób, z Niego, z serca tryskają siły życia.
Tam jest i wiara, i moc Ducha Świętego, i uzdrowienie. Życie Jezusa, o którym Paweł powiedział, które się manifestuje na twoim i moim śmiertelnym, doczesnym, tym ziemskim ciele. Duch Jezusa, ten, który wzbudził zmartwych, ożywia, leczy, przywraca do zdrowia nasze śmiertelne ciała. Jest to Boży prezent, jest to ta pieczęć Ducha, zadatek Ducha na życie wieczne, kiedy oczekujemy pełnego dziedzictwa, odkupienia i ciała naszego, nowego ciała, nowego nieba, nowej ziemi. Na ten czas zadatek Ducha ma leczyć nasze ciało, ma przedłużać jego żywotność, oddalać ból i cierpienia, by Bóg mógł nas nasycić długim życiem i ukazać swoje zbawienie, abyśmy mogli dobiec do biegu, zachować wiarę, wykonać Boży plan i jeśli Pan nie przyjdzie, odejść, syci dni, patrząc wstecz i przynosząc do Boga owoc ludzi zbawianych i uzdrawianych, których dotknęliśmy i których dotykaliśmy na tej świecie, ponieważ służyliśmy Mu w tym ciele. W tym ciele. Halleluja. No, pamiętam, był taki czas, kiedy, było to dawno temu, ale on dobrze to świadectwo zobrazuje, to o czym mówię. Był to początek lat 90. i miałem iść do wojska, jednak zdecydowaliśmy, że pobierzemy się z moją żoną i uczyniliśmy to na 10 dni przed wojskiem. Miałem, że to szaleństwo, iść do wojska, kiedyś zasadnicza służba była obowiązkowa, więc zostawić żonę na 10 dni, mam na myśli po 10 dniach ślubu do wojska na półtora roku czy 2 lata. Ona była skracana, ale i tak to wielkie wyrzeczenie, więc jednak zanim był dzień ślubu, na parę tygodni przed ślubem zacząłem bardzo krwawić. I mam na myśli coraz częściej, coraz mocniej. Pamiętam pewnego razu, kiedy brałem prysznic, mieszkałem w domu swoich rodziców. Był to, pamiętam, bardzo upalny czerwiec roku 1994. Więc kiedy otworzyłem oczy podczas tego prysznicu, zauważyłem wannę całą. Przecież mieliśmy w wannie wtedy pełną krwi, zmieszaną z wodą, wyglądało jak rzeźnia i przypomniało mi się świniobicie z mojego dzieciństwa. W latach 80., kiedy miałem 10-12 lat, przyjeżdżał rzeźnik, a mieliśmy świnie. Kiedyś mieliśmy, to były czasy takie, że mój tata pracował w mleczarni, więc był inspektorem skupu, tak chyba to nazywano, mleka z PGR-ów. No i oczywiście dostęp miał do serwatki, paszy, więc to były ciężkie czasy, były kartki, były, troszkę pamiętam te czasy, lata 80, nic nie było, a u nas na linkach, na strychu zamiast majtek i skarpet wisiały kiełbasy. Dlaczego? Bo kupowaliśmy prosiaki i hodowaliśmy je, mieliśmy i kury i kaczki, z tego co pamiętam, co regularnie nam je wykradano. W mieście mieszkaliśmy i ja pamiętam, że w ciągu paru lat mi przeszło przez ten szołerek, jak to mówiliśmy, chyba z kilkadziesiąt prosiaków. I kiedy było świniobicie, przyjeżdżał wujek z wioski i wtedy powiem ci, to było piątek 13, film, to było nic w porównaniu z tym, co się działo. Wszyscy koledzy zjeżdżali się, przychodzili z osiedla, a tam siekiery zakrwawionej i noże, i wnętrzności na ziemi, świniobicie, rzeźnia. Więc wracając do mojej historii, mojego świadectwa, kiedy otworzyłem oczy w tej wannie podczas prysznicu, przypomniało mi się dosłownie świniobicie, tyle krwi ze mnie upływało. Nie mówiłem nic mojej żonie. Przed nami ślub, potem wyjazd do wojska. Zrobiłem to, co uczono mnie w kościele. Ja już byłem od 8 lat nowonarodzonym wtedy i wypełnionym Duchem Świętym, chrześcijaninem, więc zacząłem mówić do tego schorzenia. Wziąłem historię o kobiecie z upływem krwi. Ona była o wiele gorszej sytuacji niż ja. To było nic w porównaniu z tym, co ona przechodziła. Jednak ja wiedziałem, jeśli Bóg ją uzdrowił, to i mnie uzdrowi, bo to był jak upływ, to był jak krwotok, który się powtarzał, więc mówiłem do tej choroby i niemocy, nie wiedząc do końca do czego. Żeby była usunięta z mojego ciała, rozkazywałem diabłu, abyś się wynosił. Wziąłem fragmenty słowa, które już cytowałem dziś w tym programie i wierzyłem, że Bóg mnie uzdrowił 2000 lat temu w modlitwie. Wierzyłem, że przyjąłem to uzdrowienie, nawet jeśli jeszcze go nie czułem i nie widziałem. I dziękowałem Bogu tak, jakbym był zdrowy. Nie miałem przekonania, by iść do lekarza, zresztą nawet nie było czasu, by iść do lekarza. To był przed ślubem, potem wyjazd szybko do wojska.
Oczywiście ja nikomu nigdy nie mówię, czy ma iść do lekarza, czy nie ma iść, czy ma przyjąć leki, czy nie. To nie moja działka. Ja zajmuję się Bożym uzdrowieniem, boskim, niech ludzie zajmują się ludzkim. Więc poza tym moje ciało to moje, kogoś jest kogoś, więc nie mam prawa do dyspozycji ani ciałem mojej żony, ani moich dzieci w sensie dosłownym. Kiedy były małe i cierpiały i uzdrowienie szybko nie przychodziło, braliśmy je nieraz do lekarza, jednak wiele razy nie musieliśmy, bo zdrowiały, kiedy kładliśmy na nie ręce. Jednak wracając do mojej historii, czyniłem to przez wiele tygodni. Myślę około 2 miesięcy, kiedy byłem w wojsku, już na unitarce, dalej dziękowałem Bogu, że jego uzdrowieńcza moc wpłynęła w moje ciało, że wierzyłem, że przyjąłem uzdrowienie, a te kłamliwe symptomy muszą odejść, wciąż krwawiłem. I przyszedł jeden dzień, pamiętam, że pojawiły się te krwawienia i krwotoki później, tak to wyglądało bynajmniej z zewnątrz, tak ustały. Było to 27 lat temu i nigdy nie wróciły. No, ja przyjąłem moje uzdrowienie duchem. I duchem zwalczyłem chorobę i niemoc. Pomyśl o tym dokładnie, ja przyjąłem je swoim sercem. Widzę dzisiaj, że tak się stało. Ja przyjąłem, tak jak Jezus powiedział, modliłem się, wierząc, że otrzymałem sercem, wierząc, że staje się to, co mówi i dlatego to ujrzałem i dlatego to zobaczyłem. Nie dlatego, że poczułem, dlatego, że uwierzyłem, że przyjąłem, że Jezus mnie uzdrowił 2000 lat temu. Duch mój, silny duch, wybudowany. W tym czasie karmiłem się słowem, jak i wiele modliłem się innymi językami, jak to zawsze mam w zwyczaju czynić. Mój duch zwalczył tą chorobę. Oczywiście to był duch Boży płynący przez niego, jednak silny duch człowieka zwalczy nawet jego chorobę. Dokładnie wiem, że Boże Słowo jest prawdą i sam tego doświadczyłem. Mam na sercu, by modlić się dzisiaj troszkę inaczej. Czuję, że oglądają nas ludzie, którzy nie są napełnieni Duchem Świętym. Nie jesteś może w kościele długo, a może nawet w kościele charyzmatycznym, zielonoświątkowym, ale nie mówisz językami, nigdy nie otrzymałeś mocy z wysokości. Hej, czy jesteś katolikiem nowonarodzonym, czy jesteś luteraninem, czy baptystą, czy jesteś w kościele, wolnych chrześcijan, czy niezależnym zborze, nieważne, czy w denominacyjnym, nieważne, Bóg pragnie ochrzcić ciebie Duchem Świętym i mocą. Jezus jest darem dla świata, Duch Święty jest darem dla Kościoła. Jezus powiedział, kto wierzy we mnie. Takie znaki będą mu towarzyszyły, między innymi nowymi językami mówić będą. To powiedział Jezus. To Jezus powiedział. Nie pastor, nie ja, to Jezus powiedział. I Biblia mówi, że dokładnie tak Kościół się rozpoczął. Byli zebrani na jednym miejscu. Czytamy, że powstał nagle szum wiejącego wiatru, napełnił cały dom, gdzie się dzieli. Ukazały się języki, które się rozdzieliły. Usiadły na każdym z nich i napełnieni zostali wszyscy. Wszyscy. Maria Jezus, Matka Jezusa, tam była bracia i siostry. Wszyscy Duchem Świętym i mówili językami, takim Bóg poddawał. Piotr wstał i powiedział, ten dar... Dar Ducha Świętego jest dla was i dzieci waszych i wszystkich, którzy są z dala, również dla ciebie. Ilu ich Bóg powołał, ilu ich Bóg zbawił przez krew Jezusa, on jest dla nich. Widzisz potem Piotra, który wchodzi do domu Korneliusza, do pogan, głosi Ewangelię i gdy Piotr jeszcze mówi te słowa, wstępuje Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy i dziwią się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przybyli. Dlaczego słyszą ich bowiem jak... Że Duch Święty jest wylany na nich, słyszą i bowiem jak mówią językami, wielbią Boga. I Piotr mówi, hej, jeśli ci otrzymali ducha jak my, cóż stoi na przeszkodzie, by ochrzcić ich w wodzie i chrzczą ich w wodzie w imieniu Jezusa. Paweł, kiedy dochodzi do Efezu, spotyka bodajże 12 uczniów, 19 rozdział dziejów, pyta się ich, czy otrzymaliście Ducha Świętego, uczniów Jana Chrzciciela, kiedy uwierzyliście. Oni mówią, my nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Wyobraź sobie. On mówi, to jakim byliście chrzczem ochrzczeni? Janowym. On mówi, no Jan głosił pamiętania, bo wierzyli w Chrystusa, więc wierzą w Chrystusa, się nowo naradzają. Paweł ich chrzci w wodzie i czytamy, kładzie na nich ręce. Duch Święty wstępuje, skąd wiedzą, że wstępuje? Mówią językami i prorokują i wielbią Boga. I było tych mężów bodajże 12. Sam Paweł tego doświadczył, kiedy Ananiasz przyszedł.
Ananias przyszedł po Pawła chwalebnym nawróceniu na drodze do Damaszku. Ananias przychodzi do niego i mówi: Pan posłał mnie, aby nałożyć ciebie ręce, abyś przejrzał i był napełniony Duchem Świętym. I Paweł mówi: ja od tego dnia mówię językami więcej niż wy wszyscy. I mówi: nie zabraniajcie mówić językami. Mówi: dziękuję Bogu, że mówię. Kto mówi językami do ludzi, mówi, że do Boga mówi i nikt go nie rozumie, bo wtedy nie musi w osobistym życiu mówić rzeczy tajemne, wygłasza, buduje się duchowo, pięknie, dziękuję, wysławia Boga w duchu. Hej, to Boży sposób, abyś twój duch był silny. A kiedy przyjdzie sytuacja, kiedy musi zwalczyć chorobę, aby miał siłę, by to uczynić, czyż Jezus nie powiedział: otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was? Więc jeśli nie jesteś napełniony Duchem Świętym, potrzebujesz przyjąć ten dar i to teraz. To jest ktoś, kto przyjdzie, wypełni ciebie, da ci ten niebiański język i otworzą się przed tobą drzwi szeroko do tego, abyś mógł budować się w Duchu Świętym i czynić swojego ducha silnym i mocnym, aby miał siłę, by zwalczyć chorobę i niemoc w twoim ciele, jak i duszy. Bóg zawsze zamierzył, aby człowiek żył siłą ducha, siłą wnętrza. Świat żyje siłą ludzką, umysłu i rozumu ludzkiego. Kościół, wierzący, synowie i córki Boże żyją siłą serca, czujniej niż wszystkiego innego, strzeż swego wnętrza, serca, bo z niego płyną siły do życia, zdrowie, mądrość i prowadzenie płyną z ducha ludzkiego, zamieszkałego przez Ducha Bożego, większego tego, który jest w tobie, niż tego, który jest na świecie. Więc pozwól, że poprowadzę ciebie w modlitwie o przyjęcie daru Ducha Świętego, chrztu Duchem Świętym. Każdy, kto pragnie, przyjmuje. Jezus powiedział: kto pragnie, przyjdzie do mnie i pije. On mówi: kto wierzy we mnie, jeśli tylko wierzysz, to jedyny warunek i pragniesz. Z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. To mówiło o Duchu Świętym, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. Wtedy jeszcze Duch Święty nie był dany, bo Jezus nie był uwielbiony. Dzisiaj już jest dano 2000 lat ponad. Możesz sięgnąć i przyjąć prezent, przyjąć dar. On jest dla ciebie, jak Piotr powiedział, dla twoich dzieci i wszystkich, którzy są z dala. Ja byłem dzieckiem, 13-latkiem, kiedy przyjąłem dar Ducha Świętego. Jeśli 13-latek mógł przyjąć i 30-latek, i 83-latek, i 103-latek może przyjąć dar Ducha Świętego. Halleluja. To jest lepsze, kiedy masz, czynisz to i modlisz się w Duchu Świętym, niż to opowiadasz. Jeśli chcesz naprawdę doświadczyć mocy i zbudowania w Duchu Świętym, przyjmij ten dar, a wtedy nie trzeba będzie przekonywać ciebie ani kogokolwiek innego, kto już przyjął, jak wielkim błogosławieństwem jest dar Ducha Świętego dla wierzącego. Halleluja. Módl się ze mną. Powiedz: Panie, jestem twoim dzieckiem, jestem twoim synem, jestem oczyszczony krwią Jezusa. Dałeś mi nową naturę, zrodziłeś mnie na nowo, jednak ja również pragnę mieć to, co powiedziałeś. Otrzymać dar Ducha Świętego, aby z mojego wnętrza popłynęły rzeki wody żywej. Abym w tym języku, który mi dasz, mógł otworzyć się przez ten język wrota, Panie, do mocy Ducha Świętego, do domu Ducha, do darów Ducha, do siły, do zbudowania. Tak jak powiedziałeś, to modlisz się językami, buduje samego siebie, ładuje samego siebie, wybudowuje ponad słabości ciała i duszy swojej. Panie, ja pragnę przyjąć dar Ducha Świętego. Pragnę być świadectwem, świadkiem jeszcze bardziej efektywnym dla ciebie. Jednak jak, Panie, mogę dać innym coś, czego sam nie mam? Jak, Panie, mogę pokazać innym, co sam nie widziałem? Jak, Panie, mogę poprowadzić innych tam, gdzie sam nie byłem? Więc pragnę być napełniony mocą z wysokości. Panie Jezu, przychodzę do ciebie, Ty, który chrzcisz Duchem Świętym i mocą, i proszę ciebie, ochrzcij mnie, napełnij mnie Duchem Świętym i twoją mocą, tak jak powiedziałeś w słowie. Ci, którzy wierzą we mnie, nowymi językami mówić będą. Ja wierzę, że otrzymuję dar twojego ducha, napełnienie Duchem Świętym i jego mocą i otrzymuję ten język, który mi poddajesz, jak im poddawałeś. I dziękuję ci, że teraz mogę cię wielbić nim, budować się duchowo, tak jak twoje słowo obiecało. Dziękuję ci za to w imieniu Jezusa. Otwórz swoje usta i zacznij modlić się ze mną. Hambosko prać kendi fropaskatinasko fanglata.
broś ta klate sinjinga na maska. O, halleluja, prosto cię to brakę nama. Ja będę modlił się duchem, ja będę modlił się rozumem, ja będę śpiewał duchem, Paweł powiedział, ja będę śpiewał i rozumem. Ty możesz zdecydować, kiedy wierzyłeś, że otrzymałeś, a Duch Święty ci podda. Podda coraz więcej, somongando moma sztambra. O, możesz i śpiewać w Duchu Świętym. Sonomagalambro skoćki na manskie rebrasi si dej. Czym częściej to czynisz, tym bardziej twój umysł ustąpi i diabeł przestanie cię okłamywać, że sobie to wymyślasz. I to jest nic nie warte, ponieważ twój duch zostanie zbudowany i wybudowany w oparciu najświętszą wiarę twoją, przemoże wątpliwości, obawy, usunie strach i uleczy twoje ciało, bo Bóg zamierzył, aby człowiek żył siłą ducha, a nie mięśni, a nie kanapek jedzących w rano przed pracą, czy siłą ludzkiego umysłu i tego, co człowiek jest w stanie uczynić dla niego. Halleluja. Ufaj Panu całym sercem i nie polegaj na swoim rozumie. Wierzę dokładnie, to Bóg miał na myśli, co powiedział i tylko to miał na myśli. Dzięki ci, Jezu. Hej! Pragnę zachęcić ciebie do jednej z moich książek. Gdy dopada cię depresja, napisałem ją w 2013 roku, więc jakiś czas temu, ale wciąż jest ta, wierzę, bardzo na czasie, szczególnie w tych dniach, panowanie nad przygnębieniem i mentalną udręką. Według Światowej Organizacji Zdrowia depresja jest czwartym najpoważniejszym problemem zdrowotnym na świecie. W Polsce przynajmniej 400 tysięcy ludzi leczy się z powodu depresji. Myślę, dzisiaj więcej niż to. To były statystyki sprzed 7, 8, 8 lat. A doświadcza jej przewlekle kilka milionów. Przeciętnie co piąta, szósta osoba, jaką mijamy codziennie na ulicy, zmaga się z depresją. Tak jak depresja geograficzna jest opisywana mianem obszaru lądu położonego poniżej poziomu morza, tak depresja pojmowana jako choroba czy dolegliwość jest obszarem funkcjonowania człowieka położonym poniżej poziomu normalnego i godnego życia. Tak jakby część jego życia, gdzieś jakaś dziedzina, obszar zapadła się poniżej bezpiecznej normy codziennej radości i satysfakcji, jakich dostarcza życie samo w sobie. Boże Słowo opisuje wielu ludzi, którzy zmagali się z depresją, włączając to w Pana Jezusa, który również stawiał jej czoła. Postarajmy się odnaleźć w Słowie nie tyle jej objawy, bo one są już wystarczająco sklasyfikowane, ale środki, narzędzia, za pomocą których możemy ją efektywnie zwalczać i wykluczać z naszego życia. Ta książka jest błogosławieństwem dla wielu, z tego co dochodzą do mnie głosy. Była chyba 10. książką, czy 11., którą napisałem. Od tego czasu wydałem ich ponad 20, 23 czy 4. Kolejne gdzieś będą niedługo wydawane i pisane, więc ufam, że ta szczególnie jest na te dni, na ten czas. Przed pandemią 15 osób dziennie popełniało w Polsce samobójstwo. Czy wiedziałeś o tym? Nie, bo media ci nie powiedzą. Dzisiaj jest to kilkadziesiąt osób dziennie. Przedsiębiorców, różnych osób sportu, różnych mężczyzn, kobiety, dzieci, które popełnia samobójstwo. Czy media ci o tym powiedzą? Nie, nie powiedzą ci o tym. Jednak z tym, z depresją w Polsce walczy więcej osób niż z COVID-em, niż z jakimkolwiek chorobą fizyczną. Z tym walczy więcej osób i każdy szczery lekarz i psychiatra ci o tym powie. Więc zachęcam ciebie do jej lektury. Ufam, że będzie dla ciebie błogosławieństwem. Wydawnictwo Compassion ją rozprowadza. Oj, dzisiaj długi program, ale wierzę, że warty tego. W ten weekend, to jest 20 lutego, mamy kolejny zjazd szkoły biblijnej w rygorze sanitarnym, więc nie każdy się zmieści, ale ufamy, że ci, którzy mają być i pragną być, będą mogli być. Mamy pastorów ze Słupska, pastora Marka i Ale Siudek z Kościoła Rzeki Wody Żywej i będą mówili o tym, jak wierzyć Bogu o swoją rodzinę, o zbawienie. Też i będą mówili o małżeństwie, rodzinie, trochę ze swojego świadectwa opowiedzą, ale jak wierzyć Bogu o rodzinę, o finanse, jak i o zdrowie. Zaczynamy o 17:00, krótką modlitwą przed, do 21:00, cztery sesje. Będą z nami również w niedzielę 21 lutego na dwóch spotkaniach. O 10:00 wszystkie miejsca są zajęte. Na 12:00 wciąż jeszcze można się zapisać, więc ufam, że to, co Pan ma dla nas, przez nich będzie dla nas zbudowanie, więc jeśli jesteś z tego regionu, nie uczęszczasz nigdy do kościoła, bądź z nami w niedzielę. Bądź, jeśli pragniesz,
podbudować się, wzmocnić się i posilić. Bądź z nami w szkole biblijnej, której nie mamy online, celowo nie mamy online. Jest ona stacjonarna, wierzę, że są rzeczy, które nie otrzymasz od Boga nigdy online. Na przykład online nigdy nikt na ciebie rąk nie nałoży. Przykładowo, i tak Paweł powiedział, pragnę widzieć was, aby udzielić wam nieco z duchowego daru łaski dla wzmocnienia. Online tego nie otrzymasz. Musisz zobaczyć, być w ciele, nie tylko w duchu. I wierzę, że również potrzeba wciąż jest tego, aby ludzie się gromadzili, więc ta szkoła funkcjonuje nie online, ale fizycznie, kiedy się gromadzą, Duch Boży się porusza i błogosławi, i mówi, a my w Nim wzrastamy, bierzemy coś, co możemy dać również dalej, więc zachęcam cię do tego. Hej! Wszystkie informacje bodajże są na pewno na naszej stronie, która jest troszkę w nowej odsłonie, w sumie całkowicie nowej, więc zachęcam cię do zapoznania się również i zasadami uczestnictwa w Szkole Biblijnej Słowa Wiary. Tymczasem niech Bóg poświęci cię całkowicie, to znaczy cały twój duch, dusza i ciało nie będą zachowane bez nagany. Silne i mocne i zdrowe na dzień Jego powtórnego przyjścia. Wierny jest ten, który cię powołał, i On też tego dokona.